Jesteśmy w Krakowie, mieście królów i kolejnych finalistów programu Sol for Tomorrow. To tutaj czekają na mnie studentki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowały projekt z dziedziny zdrowia. Zobaczmy, kim są. Cześć, jestem Julia i w wolnym czasie lubię pokombinować w kuchni. Jestem Patrycja i interesuję się narciarstwem. Ja jestem Marysia, pasjonuję się fotografią oraz kinem. Cześć, jestem Zosia, studiuję ekonomię i bardzo dużo podróżuję. Jestem Marta, interesuję się gotowaniem, szczególnie kuchnią roślinną, jogą, medytacją, a także szeroko pojętą kulturą azjatycką. Nasz projekt polega na stworzeniu prototypu aplikacji MaskOff. Będzie ona głównie skierowana do osób z problemami psychicznymi. W aplikacji będzie można porozmawiać z innymi osobami, poszukać pomocy, zrelaksować się, a także poznać bliżej swój problem. Program Sol for Tomorrow pomógł mi pogłębić więzi w zespole. Nauczył nas dobrze zorganizować i zaplanować pracę. I dostarczył nam przede wszystkim dobrej zabawy. Takie programy jak Sol for Tomorrow pozwalają rozwinąć umiejętności kluczowe w praktycznym działaniu. No to trzymamy kciuki za zespół z Krakowa.